Anthony Anderson i Mersey Martin grają ojca i córkę w serialu. Sami zgadnijcie, kto kogo gra. Zaangażowaliśmy ich w rywalizację pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Powszechnie zakłada się, że dzieci uczą się języków obcych szybciej niż dorośli. Przygotowaliśmy więc eksperyment o nazwie Że co? W tym zadaniu przetestujemy neuroplastyczność waszych mózgów, czyli ich umiejętność przyswajania nowych informacji. Spróbujemy nauczyć was języka pułapko-umysłowego. Wyniki badań sugerują, że dzieci nauczą się go szybciej, więc dorośli muszą bardziej się przyłożyć. Z pewnością wiecie, jak po angielsku nazywa się tych pięć przedmiotów. My jednak nazwiemy je po pułapko-umysłowemu. To snozzle. To jest Django. Django, nie mylić z Django. To dobry film, ale nie dla dzieci. To jest Zorpel, a to jest Klingbart. Kto? Klingbart. Dobra. Jest też Wompler. To były artykuły sportowe. Tu z kolei mamy roboty przyodziane w akcesoria. To jest Bornog. To Romswenkel. A moja dziewczyna ma na sobie Flarfluffen. Pora sprawdzić, czy nauczyliście się nowego języka. Ostatnie spojrzenie. Już? To zaczynamy. Marsej, przekażesz snuzl robotowi ubranemu w Flarfluffen. W porządku. Zorpul daj robotowi ubranemu w Romswenkel. To frisbee. Nie, tato. To jest frisbee. Co mam zrobić? Dać Zorpul robotowi ubranemu w Romswenkel. Super! Na pewno coś pokręciłam. Teraz przekaż Django robotowi ubranemu w Bornog. To piłka. To nie do końca uczciwe. Domyślam się, że za ostatnim razem popełniłam błąd. Daj to temu z muchą. To nie jest mucha. Nie słucham cię. Pora na Anthony'ego. Wyświadcz mi przysługę, dobra? Daj Wompler robotowi ubranemu w Bornog. Wompler to Bornog. Tak się robi telewizję. Teraz daj Django robotowi ubranemu we Flarfluffen. Upuściłem Django, wkładając je do Fafuffen. Teraz zanieś Klingbart robotowi z Romswenkel. Klingbart i Romswenkel. To będzie tutaj. Sprawdźmy, jak wam poszło. Pierwsza para to snozzle i Flarfluffen. Stuprocentowa poprawność. Dwa punkty dla ciebie. Teraz Zorpel i Romswenkel. Pokręciłam coś. Wybrałaś Zorpel, ale umieściłaś je tam. Z Bornogiem. Dostajesz jeden punkt, łącznie masz trzy. Ostatnia para to Django i Bornog. Zgadza się, dwa punkty, łącznie masz ich.
5. 5 total. To dobry wynik. Got it. Okay. It's pretty good. That's good. Anthony. Anthony, sprawdźmy, jak tobie poszło. Stresuję się. Najpierw miałeś połączyć Wampler z Bornogiem. Wampler wybrałeś poprawnie. Świetny rzut. Problem w tym, że to nie ten robot. To był Romswankle. Dostajesz jeden punkt. Następnie miałeś połączyć Django z Flar Fluffen. To jest Django. A to Flar Fluffen. Razem masz 3 punkty. W końcu miałeś zestawić Klingbart z robotem ubranym w Romswankle. To nie Romswankle. Faktycznie, ale Klingbart trafiłeś. No właśnie. To daje ci kolejny punkt, łącznie masz ich 4, czyli o jeden mniej od Marseille.